Hello, hello, moi kochani, witam was serdecznie, cicho bądź kuniu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Assassin's Creed Origins. I co, dzisiaj będziemy się próbować zająć Hiedą. Natomiast ostatnio odwiedziliśmy podziemia Sfinksa, znaleźliśmy tam też taką mapę śmieszną. I według tej mapy w ogóle wynika, z tamtej mapy wynikało, że tutaj gdzieś powinna znajdować się piramida. No ale tu są kurde solidne skały. Znaczy ciężko, żeby ktoś tutaj coś wziął i coś zakopał. No nie wiem, chyba że to był jakiś plan, to może też w drugą stronę, może to był jakiś pradawny plan, że tak, będzie miało tutaj to wszystko wyglądać. No to nie wygląda na szczątki piramidy niestety, troszeczkę małe. Miało być to cofnięte względem tej piramidy, no i najbardziej tak jak mówię, pasowałoby mi to miejsce, w którym się teraz znajduję. Myślałem, że to będzie jakieś wzgórze, ale niestety to widzę, to jest parę skałek. Dosłownie, no to jest to. Dosłownie ten obiekt zaznaczyłem. Więc pytanie, czy tu miała być piramida? Czy jest ukryta pod ziemią? No ale co, skałami ktoś to przykrył? Piękny księżyc. Natomiast my będziemy zmierzać w kierunku... kierunku Hieny. Znajdź kierunkę na wzgórzach na zachód od piramid. Więc jadę. Przy okazji popatrzcie, że tutaj jest kolejny pytajniczek, który też wydaje się być pod ziemią, ale może już nie tak bardzo. Ale znajduje się pod tą piramidą, więc przypuszczam, że tam też będzie jakiś grobowiec, który można odwiedzić, ale będziemy na razie starali się podróżować tutaj. No i zastanawia też mnie ta zagadka ze skałami, które wyglądają jak grzyby. Jeżeli znajdziemy dwie skały wyglądające jak grzyby, które będą w swoim sąsiedztwie, to postaramy się je odwiedzić, bo na mniejszym z tych grzybków ma się znajdować coś. Mieliśmy je widzieć z... O, dobra, widzę dwa grzyby. Widzę dwa grzyby. Ja myślałem, że któryś tutaj albo tamten tak wyglądał, ale nie, tutaj mamy dwa. Czyli na te grzybki mamy się dostać. To już bardzo... widoczne jest, no a tam na wzgórzach już czai się hiena, więc będziemy próbowali też się z nią uporać. A tutaj biegnie taka żywa hiena. Już nie. No jeszcze żyjesz. No idzie. Głupie psisko. Dobra, spróbujmy się tu dostać. Na górę. To jest też chyba jedna z łatwiejszych zagadek, bo niestety niektóre zagadki są takie, że ja nie bardzo wiem co tam w ogóle, od czego, za co się zabrać. Tak, ta pierwsza w Siwie była dosyć prosta, bo było napisane, że coś tam, że studnia godna bogów, nie, była taka gigantyczna studnia, no to tam. Jej, zagadka papirusa, podwójny miecz dostałem, no może to nie jest najszczęśliwszy traf. No ale dobra, niech będzie. To sobie rozmontuję, tylko... A nie, poczekajcie, bo to jest lepsze. To rozmontuję. O, i to też rozmontuję, bo tu mam coś lepszego. Łamignat. No to weźmiemy sobie tą ciężką pałkę, tylko może zmienimy to na to. O właśnie, to zdemontujemy. No i reszta niech zostaje. Niech zostanie tak jak jest. Dobra, zagadka rozwiązana. Uiii, w stado hien wpadłem. Jebut. Se oazę tu zrobiły gnojki małe, nie? Dobra. Pozbierane. Jeszcze jakiś gnojek. Dobra. Teraz panie koniu. Zapraszam do mnie. A, tu jesteś, dobra. No i jedziemy. Tylko właśnie się tak zastanawiam, jak jechać. Czy drogą? Tu jest jakiś skrótas, widzę. Ale koń tam nie wejdzie. Zastanawiam się, czy... jakoś skałami się wspinać, czy jechać drogą? Czy na pewno jechanie drogą jest bezpieczną opcją, nie? Ten księżyc tak bardzo świeci. Zero smogu, zero zanieczyszczenia światłem. Jest tak po prostu jasno w nocy, prawie jak w dzień. Niesamowite. Ciekawe, czy to wtedy faktycznie też tak wyglądało. Czy to tylko na potrzeby gry, tak jasno.
Okej, jesteśmy blisko. Tu jest jakieś wejście już, dobra. Legowisko hieny. Ale dziwne, no żadnej misji ani nic. Wow, ile tu hien. Tu mamy coś takiego. No okej, rozumiem, że tam jest cel, ale to co? Tak po prostu? Nie ma ludzi, tylko ma hieny? Tu jest legowisko, rozumiem, jako... O właśnie, to jest legowisko hieny, jako prawdziwych hien, nie? Nie, że tamtej babki. Ta babka ma tutaj, no ale to jest co? Tylko wejście, czy co to jest w ogóle? To jest autentycznie, kurwa, taka z Uber hiena. Co to ma być w ogóle? Zabij zwierzę. To chyba nie o tą hienę chodzi. Czy może jednak? Kurwa, jebana mać, właź na to pierdolone drzewo, chłopie. No kurwa, nie wierzę. Zauważyły mnie w końcu? Oczywiście, że tak. Czemu nie mogę wejść na... wyżej na tą jebaną gałąź? O kurwa, no w końcu, brawo. Jak ci się to udało? Kurwa, tak to nie trafiam w ogóle. Muszę mocno przycelować, bo one się kurde ruszają, gnojki. Robimy tak. To będzie chyba łatwiej. Nie, gówno prawda. Dalej się ruszają. Dobra. Wyczekamy moment, aż się nie będą ruszać. Na razie tylko tak podskakują, widzę, do mnie. Dawaj teraz tą. O ty gnoju, giń. Dobra. Się gdzieś schowała odrobinę, ale zaraz zginie. Kurwa, nie wierzę. Jebane psiska, no. A weże zgiń, kurwa, mam wycelowane i co? O, w końcu. O kurwa, jakim cudem. Co robić? Okej, trzeba chyba tak szybko przeskakiwać. Dobra, zmieńmy sobie broń jednak. Okej, tutaj jeszcze jakieś sobie leży. Twoje niedoczekanie. Trzeba było leżeć. Widzę, mają jaskinię, w której sobie mogą odpoczywać. Wszystko cudnie. A chyba więcej wrogów nie ma. Tam jedna uciekła, jebać. Dobra, tu więcej tych skałek mają. Okej, tutaj jest ten skarb, który wcześniej widzieliśmy. Co natomiast z tym? O właśnie, tutaj mamy to zwierzę. So this is the hyena's lair. No sign of Khaliset though. Kurwa. Mered was telling the truth. I need to figure out where she went. Jebana mać z tymi kurwa hienami. Cio. Zamknij ryj. Dobra, tyle było z tej. Przesuń się trochę. A właśnie. Bardzo ładnie. No to ja widzę, tu będzie uciekać, tak? Chodźże tu, gnojku. Dobra, ucieka, nieważne, walić. Już, brawo, jesteś wolny, spierdalaj. The hyena. Where is she?
I do not know. I'm the only one left. She took the others away hours ago. Took them where? She kills them. I know it. She... Her hands! Oh, gods! Her hands are so bloody! Peace, friend. Boże. You are free. I will deal with Haliset. Where is Haliset? Haliset. And why? Zobaczymy. Dobra, pozbierane. Trucizny nawet można im podać. A, proszę bardzo, tutaj będziemy mieli ślady jakieś. Haliset. Haliset od dawna. Kurwa. Od dawna już nie mieliśmy od ciebie żadnych wieści. Spodziewamy się otrzymać więcej artefaktów do tego czasu. Żaden z poprzednich przedmiotów nie nadawał się do użytku. Wysłałem ci więcej drachm, gdybyś musiała dokonać dalszych zakupów na targowiskach. Wolimy rzucać podejrzenia na kogoś innego, póki nie możemy się w pełni ujawnić. Jeśli, jak twierdzisz, zapasy szkła pustynnego faktycznie się kończą, będziecie musieli znaleźć nowe miejsca. Oczekujemy, że wyszukasz je dla nas. Wyślij odpowiedź naszym zwyczajowymi kanałami. Wąż, dobra. Tu jest jeszcze jakieś posłanie z kwiatami. Chce się odrodzić. A tu jest kurwa... To wygląda jak pety z papierosów, nie? Ale to chyba nie to. W sensie tego... Wtedy chyba nie mieli jeszcze papierosów. Dobra, tajne śledztwo. Czy coś potrzebujemy? Jeszcze jakiejś jednej wskazówki. Która jest gdzieś tutaj. Czyli wie. Nie ucieka. Zobaczmy tutaj. A, coś za kamieniem. Khufu's tomb. She has detailed every crevice. Ah, she has not finished. That is where I will find her. I will head to the pyramids. Rysunek przedstawiający. Okej. Nie zdążyłem przeczytać, no już trudno. Ajże, kurwa, miałeś okazję chuju uciec. To gin. Głupie zwierzę. Dobra. Gdzie my teraz mamy iść? No chyba nie tu. Tutaj, do dużej piramidy. No dobra. I mamy dopiero 12 minut na odcinku, to dobra. Chyba rozpierdoliłem skałę od razu? Dziwne rzeczy. Dobra, to olewamy. Teraz tak, ja widziałem tu jakichś gwardzistów, strażników? Coś takiego widziałem. Ale to już mniejsza z tym. Dobra, czyli musimy iść do dużej piramidy. Nie będziemy się za bardzo szargać tym. A widzę, że tu też jest kolejne wejście, czyli tutaj wszędzie są po prostu grobowce, które możemy odwiedzić. Zrobimy sobie tak. Przeniesiemy się na szczyt piramidy, zjedziemy sobie po tej piramidzie i będziemy od razu na miejscu. Cudownie. I to bez zbędnego odpierdzielania się. Proszę bardzo. Jedziemy 160 metrów. Moglibyśmy w sumie policzyć teraz, i ile sekund będę zjeżdżał na dół, znając odległość, tam było chyba początkowo 175 metrów, coś mniej więcej w tym rodzaju, możemy wyliczyć, z jaką prędkością się poruszamy. Abstrahując, że tutaj jest kurwa jakaś dziura. Mówisz? Pewnie i tak jest. A to też mocno kurwa coś tutaj wypadło. Było coś w rodzaju wejścia, ale coś tu się pozawalało. Może tak być. Dobra, gdzie to wejście? Gdzie wy te hieny widzicie? A są. No, zostawcie tego kolesia. Co za gówna. Gin! Głupia! Szmato! Po prostu zaatakowały randomowego kolesia. Dziwne metody.
W ogóle jakim cudem ona żyje z tymi zwierzętami? Chyba nie chcę wiedzieć, to mogą być niebezpieczne tematy. Patrzcie na ten księżyc, zupełnie inaczej wygląda niż ten nasz. Przypuszczam, że to niby jest ten nasz, ale nie wygląda. Dobra. Przynajmniej nie będę się z gwardzistami musiał, wiecie, pierniczyć. Dobra, wchodzimy. Tym razem już pamiętam... Okay. Many dunes to find you. Hide if you must, hyena. But this tomb will not protect you. I demand that you stop here. Turn back now and I will excuse this intrusion. Siwa was an intrusion. No dobra, to ciśniemy za nią. Możesz przecisnąć się przez tą szczelinę. Dziękuję, że przez tą szczelinę mogę się przecisnąć, czy tam tę nawet było napisane. Nieistotne. Przynajmniej coś widzimy. Mam wrażenie, że zrobiłem kółko. A co tu kaman? Nie, tam mam iść, dobra. Na szczęście to już jest wszystko podświetlone. Powiedziała, że jest Izydą. Jasne. Bo uwierzę. Dobra, tutaj mamy. Nic. Tutaj mamy też nic w sumie. O, tu możemy sobie to przeszukać. Tam jeszcze coś leży. A coś pominąłem walić, to szczury widzę. No i trzeba będzie tutaj wejść. Be gone! Osiris cannot be disturbed. Mało przekonuje mnie to jeden twój ton. What is it protecting? Heathen! The wakeful one is asleep! Go no further, or I will drench these arid plains with your blood! Ble, 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 ble. Nie wiem, jaka zapadnia, nawet nie widziałem jej, ale nieważne. Okej. O kurwa, tu się coś odpiernicza. What is this place? A tomb beneath a tomb. No, i to wygląda już na miejsce, gdzie pierwotnie. Co ona robi przy tym, w tym dziwnym miejscu? I tu już skały trochę zaczynają przypominać te tych pierwotnych. Oj tak. Tam jakaś kula. Tu jakie rzeczy tu są w ogóle. No, zobaczmy, o co tu chodzi. This sarcophagus is decorated with goddesses of the mother. Strange symbols are marked all over it. This sarcophagus is decorated with goddesses. Dobra, to już wiem. Cicho, zostaw to. Strange symbols are marked all over it. Chciałem ten to zobaczyć, o właśnie. Alice drew these symbols here. Was she trying to figure out their meaning? Tu jakiegoś gościa zabiła. Still warm. And the ceremonial knife. This was a sacrifice. No tutaj mamy coś, co nawet i działa. Tu jakiś kopuł, czy ta kopuła tu jest? Walić to. Nie, ta kopuła jest tylko o. Wyjdź z grobowca, tutaj mogę wyjść z grobowca automatycznie. Reakcja. Dobra, na razie chyba zrobimy sobie to śledztwo. Dokończymy. Offerings to Osiris, protector of the dead. I think I know what Dark Deeds Haliseth was after here. Haliseth was doing a ritual. She began by calling to Osiris with these offerings. She used a knife to sacrifice her captives. She collected their blood for some dark purpose. She was attempting to learn these strange symbols. She must have found them in this room. Once she knew the symbols, she carved them here and ended the ritual with one final prayer over the sarcophagus. Haliseth must be trying to bring someone back to life. But just who is buried down here? Może jej chłopak? Otwórz sarkofag. Okej, to jest też opcja.
Okej, sarkofag jest pusty. Nie, jest ktoś. Dziecko, pewnie jej dziecko. Tak. Tak już też pomyślałem. Her rest is temporary. You have intervened on her reawakening. And yet you aligned yourself to the order. Ravage this tomb. Haliset! Don't you dare say my name! My name does not merit your lips, you who have dishonored her. I am a good mother. Bomba dymna, kurde. Ja też takie mam. I uciekła. Scenny wyrzutku, odszukaj podobno, dobra, walić to, ale zastanawiam się, co z tym. Ciekła poza grobowiec, a co z tym robimy? Robimy coś? Kurwa, no tak, z jednej strony powinniśmy ją teraz gonić, ale z drugiej strony jebać to. Retransmission, segment 3. Acquiring contemporaneity. Wow. It has been 95 days since the great catastrophe. The messenger speaks. Messenger speaks. You must be wondering why I have reached out to you. It was written, you see, that you would come to this particular chamber at this very moment in time. Się hieroglify pojawiły się też. Of your coming, when we once were. Look at them. Are they not fascinating? Coś tu od tyłu chyba idzie. These walls tell of a tragic story. A story we transcribed on our artifacts. A story we cannot alter. A mystery defying us in plain sight. We tried. Our scholars and scientists, poets and physicists, bright minds, rebellious hearts. They all tried so hard to bring about change. Chodzi o kataklizm, no. We all failed. None could change what we discovered. The stories written into the walls of these rooms. By whom, we never knew. We know they tell of the future that is, the future that was, and the future that is yet to come. Świetnie, coś tu jest nie do końca zgrane. We failed at modifying the line. We failed at adding a single dot. It was clear. We were to be messengers at best. But messengers to whom? Do następnej cywilizacji. To you. We removed our ability to read those stories from your original template. A doorway that is also a puzzle. We must find the solution. Those were Brutus's words when he visited the vault under the Colosseum more than 2,000 years ago. He drew the vault, sketched it to the best of his abilities, but he could not see. Colosseum? You may read your watch, you may read hourglasses and calendars, but you cannot grasp beyond that simplistic surface. For now, the true reading of time still escapes you. And so today, the curtain's pulled, and the Eros is shown, tragic and complete. Those walls you might never read. Nie ogarniam w ogóle, co tu się dzieje w tym momencie. But something. Anything must change. You do not understand what is at stake. The reader has no power. He is but an observer. But the author? The author invents the future. The author owns the future. A future where zeros are avoided. A future where a loved one can be revived by the drafting of a new chapter. A future where humankind is more than it is today. A future where
Just perhaps we can all still exist together. Nie mogę na to wejść nawet. Dobra, czy ta opowieść się już skończy w pewnym momencie, czy... To chyba tyle. Okej, zniknęło. To było długie i niezrozumiałe. Dobra, idźmy za tą hieną. Pytanie tylko, co tam jest jeszcze, że tam poszedłem w jedno takie świetliste miejsce, było, że wyjść z grobowca. Nie wiem, w jaki sposób. Ale... Trzeba będzie tu wrócić. Okej, coś... Aha, dobra, ten się przejdzie. Chyba sobie pochodnie, o właśnie, wyciągnę. Przeskoczył pięknie. Cio. Tak też możemy robić. Kurwa, braga mu jest świetnie. No, come on, idziemy. Co tu piasek płonie, kurde, w ogóle? Szkoda, że mi się te strzały pokończyły, ale dobra, nieważne, to już nie potrzebuję. Teraz tylko stąd wyjść jakoś. Okej. O! Jeszcze lepiej, burza piaskowa idzie. Kurwa, teraz to nic nie będę widział. Jebana, myślę, że co? Że tak zrobiła i co? Nie będzie jej widać? Wszystko... Ała, widać. Wezmę sobie chyba ten łuk, gdzie można strzałą sterować, to będzie spoko, myślę. Tylko nie pamiętam, jaki to jest ten. Zapomniałem, że to trzeba jeszcze trzymać cały czas. Jeb, oberwała w głowę. Ej, ściągnęło mi tą strzałę w dół tak totalnie. Come on! Właś! Kurde, nie trafiłem. Jak ona mnie napiernicza. Dobra. No to staram się, ale ty nie chcesz, żebym się z tobą spotkał. Okej, widzę, że ona cierpi w jakiś sposób. Nie wiem, czy to jest jakieś krwawienie, jakąś truciznę mam nałożoną na ten. Całkiem możliwe. Nie, płonie po prostu. No, skończyły mi się strzały. Ja pierniczę, czemu się znowu zacina? Come on, gro. Okej. Widzę ją tak odrobinę. Tak niedużo ją widzę. Czy to oznacza, że ta hiena jest za silna, żebym ją zabił? Cholera silna. Czyli nie powinienem w sumie z nimi walczyć, ale tam jedną mogę ubić. Ale totalnie nic nie widzę. Przestań do mnie strzelać non-stop. Kurde. Gówno widać. O, chwila. Co, obszar niedostępny? Ona tędy ucieka i jest niedostępny, tak? Wypierniczaj.
Co za głupie gówno, kurwa, nie mogłem w ogóle ruszyć w jej stronę, bo obszar jest niedostępny. Ale ona tamtędy ucieka. Dawaj za nią. No, nareszcie, dobra. Dobijamy ją. Come on. Dobij. No. Gites. Wszystko teraz ustanie, będziemy sobie gadać. Do I walk among the dead now? Tak. Spotkasz się z córką. You defiled the dead and enabled the people who killed my son. All on a selfish whim. No. I gathered this silica for them. It powered the magic stone of those who came before. You saw it, didn't you? These symbols only needed to be learned. It is not meant for us. It makes no difference now. I wanted to protect my daughter in life and death. I have done neither. Idzie Hien teraz jedzą. Please grant me reunion. She walks alone in the field of reeds. Am I to remain in the Duatlaema? Oh. I just want my daughter back. Please. Wybrałaś złą drogę. Oj, dziewczyno, wybrałaś złą drogę. No i tyle było z niej. Nimo, kiedy ją wszamały. Hej, no, zostawimy truciznę w jej ciele, tak jak żeby ktoś umarł. Ktoś będzie ją próbował odszukać, to umrze. Dobra, słuchajcie, tyle myślę w tym odcinku. Nic nie rozumiem w ogóle, co tu się odpiernicza, bo dużo się tu odpiernicza. No, popatrzcie, tu mamy kolejną tą. Co to jest to? Grobowiec Hufu. Odszukaj pradawną tabliczkę jakąś jeszcze. Tutaj możemy wejść do tego. Do tego możemy też wejść. Strasznie tego dużo. To jest w ogóle jakiś mindfuck totalny pod tym Sfinksem. I dalej nie wiem, o co kaman. Tych piramid tu nie ma. Dużo zagadek. No ale nic, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. No i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym filmie. Bye bye.